A teraz ważna wiadomość dla mieszkańców Krakowa i okolic. Zobaczmy krótki reportaż. Tajemnicze napisy Ciastex pojawiające się na murach Krakowa budzą zainteresowanie nie tylko mieszkańców, ale także przechodniów oraz turystów. Barwne i artystyczne graffiti przyciągają spojrzenia i prowokują do refleksji nad ich znaczeniem oraz autorem. Spekulacje na temat tożsamości Ciasteksa są liczne. Niektórzy sugerują, że jest to jedna osoba, która działa samotnie, inni twierdzą, że to może być zorganizowana grupa graficiarzy. Jednakże, pomimo wszelkich spekulacji, tajemnica Ciasteksa pozostaje nierozwiązana. Mieszkańcy Krakowa oraz Nowej Huty czekają z niecierpliwością na kolejne graffiti, które będzie można zobaczyć w różnych miejscach miasta. Na razie nie znamy tożsamości Ciasteksa oraz wykonawców graffiti. W komendzie policji powstała specjalna grupa w celu rozwiązania tej zagadki. Jak powiedział rzecznik prasowy policji, przeglądane są zapisy z kamer monitoringu Krakowa i Nowej Huty i być może niedługo nastąpi rozwiązanie tej zagadki. Fake News będzie na bieżąco informować o postępach w śledztwie.